Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serce Boga. To jest niejako centrum w ogóle naszego objawienia. I gdy rozważamy, jaki Bóg jest, gdy porównamy sobie różne wizje Boga, wizję najpierw starotestamentalną, Boga zastępów, tego wielkiego, odległego Pana, który rządzi Izraelem, który bierze go w posiadanie po to, aby przygotować to miejsce dla przyjścia Mesjasza. To jest jednak obraz jeszcze dalece niedoskonały. Obraz trochę podobny do dzisiejszego obrazu Boga w islamie. Tego wielkiego Pana, odległego Boga, który jest tym dowódcą, który prowadzi zastępy do boju. Wizja ta nie jest całkowicie fałszywa. Jest ona natomiast niepełna. Bóg jest Panem, jest tym wielkim władcą, jest źródłem wszystkiego istnienia. Należy mu się więc z naszej strony cześć, oddanie, posłuszeństwo. To wszystko jest prawda. Ale Bóg pokazuje przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa, że jednak to jeszcze dalece nie wszystko. Bowiem On pokazuje nam swoje serce. Bóg, który ma serce. Można powiedzieć, że Bóg z sercem na dłoni. Bowiem to serce na dłoni to jest Najświętszy Sakrament, to jest Eucharystia. Bóg, który daje nam samego siebie, który daje nam swoje serce. Już w samym wcieleniu daje nam swoje serce. Oto bowiem staje się człowiekiem po co? Dla nas oczywiście. Aby pokazać nam, jaki jest. Aby powiedzieć nam, jacy my mamy być. Aby pokazać nam, jak my mamy stawać się doskonali. Aby dać nam siłę do tego, abyśmy stali się doskonali. Aby nas do nieba wprowadzić. Do nieba, które nie jest takim stanem zwykłej, naturalnej szczęśliwości. Tylko radością samego absolutu, radością samego Boga, radością Trójcy Przenajświętszej, wieczną tą radością, która polega na radowaniu się wszystkim, pełnią bytu, źródłem wszelkiej doskonałości, wszelkiej prawdy, wszelkiego piękna, źródłem wszelkiej szczęśliwości. Do tego celu Bóg nas powołuje i przychodzi do nas na ziemię, aby nam to wskazać. Przychodzi do nas tym sercem na dłoni, oddając nam siebie w Najświętszym Sakramencie, dając nam samego siebie po to, abyśmy my mogli do Niego wrócić. To świętowaliśmy ostatnio w uroczystość Bożego Ciała, Boga, który wychodzi do nas, Boga, który przychodzi do tego świata. Stąd też ta procesja na uroczystość Bożego Ciała. Bóg, który wychodzi, Pan nasz Jezus Chrystus, który przychodzi do nas, Bóg, który staje się człowiekiem, Pan nasz Jezus Chrystus pod postaciami Najświętszego Sakramentu, pod postacią chleba, który wychodzi do nas, wychodzi tą procesją do tego świata. A jak my Mu odpłacamy? My odpłacamy Mu niewdzięcznością. My odpłacamy Mu zapomnieniem, my odpłacamy Mu wzgardą, zapomnieniem, obojętnością. Jak często my przychodzimy do naszego Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Jak często przychodzimy, aby uczcić Go w trakcie mszy świętej. On ponawia swoją ofiarę dla nas, a my mamy ciągle ważniejsze rzeczy do zrobienia. Jak często my zapominamy o Nim, jak często jesteśmy przy Nim tutaj w Kościele, klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, gdzie bije to serce Boże. Jak często jesteśmy, a jak często nas tutaj nie ma. I aby wynagrodzić to zapomnienie, wzgardę, a niestety również często świętokradztwa, zniewagi, powstało to święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego serca wzgardzonego. Tego serca otoczonego cierniem. Tego serca, o którym i my zapominamy. Po to jest to święto, aby wynagrodzić. Aby wynagrodzić za tą niewdzięczność, jaką my temu sercu okazujemy. Przede wszystkim Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Miejmy tą świadomość i dzisiaj w trakcie tej mszy świętej przepraszajmy. Przepraszajmy to boskie serce za naszą niewdzięczność, za naszą obojętność i
Prośmy, aby to serce nas odmieniło, abyśmy już nie byli obojętni, aby te nasze serca stały się podobne do tego serca Chrystusowego, serca pałające miłością, serca przebite, gotowe życie swoje oddać ze względu na miłość. Prośmy, aby Pan nasz Jezus Chrystus odmienił nasze serca. Prośmy, abyśmy zadość uczynili i każdy z nas osobna i my, jako nasza szkoła i cały Kościół, abyśmy zadość uczynili za te zniewagi, za zapomnienie, za wzgardę. Prośmy, abyśmy potrafili zadość uczynić, abyśmy potrafili Bogu cześć oddawać, dziękować i zadość uczynić, naprawiać wszystkie te dotychczasowe obojętności. O to chcemy dzisiaj prosić. Niech Matka Najświętsza ma nas w swojej opiece i prowadzi nas do prawdziwego zadośćuczynienia, do prawdziwej miłości. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.